Cześć! W poprzednim odcinku pokazałem wam kilka komiksów wymagających od czytelników sporego zaangażowania. Tym razem dla odmiany będą tytuły proste, lekkie, a czasem nawet przyjemne w odbiorze. Z tej strony Łukasz i 5 albumów z wydawnictwa Lost in Time. Zanim przyjrzymy się im dokładniej, chciałbym coś sprecyzować. Mówiąc, że jakiś tytuł jest prosty, lekki i przyjemny, absolutnie nie chcę dawać do zrozumienia, że jest on gorszy od tych poruszających poważniejsze tematy. Dla mnie są to dwie odrębne kategorie, a komiksy z każdej z nich mają zapewnić mi całkiem inny rodzaj doświadczeń. Sięgając po albumy, które tutaj widzicie, liczyłem jedynie na parę godzin relaksu przy wciągających, dynamicznych, dobrze napisanych i fajnie narysowanych historiach. A co dostałem? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od kontynuacji. Droga Miecza, drogi zwój, żer nauki. Szkolenie Mikediego rozpoczyna się na dobre, kiedy mistrz Musashi Miyamoto pozostawia go na 2 lata w słynnym w całym cesarstwie Pałacu Smaków. Młodzieniec nauczy się tam sprzątać, uprawiać ogród, zajmować końmi, ale także gotować, polować i... Świeżo opanowane umiejętności gotowania okażą się niezwykle przydatne, ponieważ kolejnym przystankiem na ścieżce edukacji Mikediego będzie Pagoda Rozkoszy. Miyamoto ponownie pozostawia swojego ucznia na 2 lata, a w tym czasie młodzieniec ma dostać się na 7. piętro tego dziwnego przybytku. Tam oczekuje na niego niewidoma pani No, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Droga do niej nie będzie jednak prosta. Każde piętro pagody zamieszkują bowiem kurtyzany i Mikedi będzie musiał je wszystkie przekonać, żeby dały mu żetony, za które kupi sobie wejście na wyższy poziom, gdzie mieszkają bardziej wyspecjalizowane kurtyzany, które trudniej przekonać, ale jak w końcu je przekona, to dostanie lepsze żetony, żeby móc za nie przekonywać super mega wyspecjalizowane gejsze. A jak którąś z nich przekona wyjątkowo dobrze, to ona da mu czarny żeton i będzie mógł wejść do pani No, która zrobi mu las maskę! Maskę! Dlaczego? Nie wiem. Potem Miyamoto wraca i jedzie z Mikedim walczyć ze złym magiem, a Mikedi próbuje mu wytłumaczyć: mistrzu, ale ja przez ostatnie 4 lata sprzątałem, gotowałem i... zbierałem żetony, nie potrafię walczyć mieczem. Nie szkodzi, młody, nauczysz się w walce, tylko pamiętaj, najpierw zrób unik, a potem uderz z wysokości ramienia. Co tu się nawyrabiało? Pierwszy tom był całkiem przyjemną rozrywką, ale to jest jakiś dramat. Moja znajomość legend o samurajach jest żadna i biorę pod uwagę, że coś może mi tu umykać, no ale no, ta fabuła jest po prostu idiotyczna. To właśnie tak scenarzysta postanowił pokazać nam przemianę z chłopca w mężczyznę? Okej, muszę oddać sprawiedliwość, to wszystko jest jakoś uzasadnione. Miyamoto chce, by Mikedi osiągnął biegłość w posługiwaniu się każdym ze zmysłów. Mamy więc smak i dotyk, a ponadto pokazuje mu wszystkie przyjemności zwykłego życia, z którego chłopiec będzie musiał zrezygnować, jeżeli wstąpi na drogę miecza. Tylko można było to pokazać chociaż odrobinę mądrzej. Ostatnie strony tego albumu pozwalają mi jeszcze mieć nadzieję, że trzecia część będzie przyzwoita. Ale Żar Nauki ogromnie mnie rozczarował. Na szczęście przynajmniej rysunki pozostają na tym samym poziomie co w tomie pierwszym. Tłumaczenie Jakub Syty, powiększony format, twarda lakierowana oprawa, 64 strony, w tym 8 stron szkicownika. Gruba matowa kreda, cena okładkowa to 55 zł, ja kupowałem bezpośrednio u wydawcy i zapłaciłem 44 zł. Nautilus, tom pierwszy, Teatr Cieni, czyli początek nowej serii przygodowej w ofercie wydawcy. Końcówka XIX wieku. Rosja i Imperium Brytyjskie toczą zaciętą rywalizację o wpływy na obszarze Indii. W tym sporze zamiast żołnierzy biorą udział dyplomaci oraz szpiedzy. Jednym z nich jest Kimbal O'Hara, syn irlandzkiego żołnierza i hinduski, wychowany przez tybetańskiego lamę i pułkownika armii brytyjskiej. Kimbal, albo jak wołają na niego ulicznicy w Bombaju, Kim, przyjaciel całego świata, wpada na trop agenta sprzedającego informacje Rosjanom. Zanim jednak udaje mu się ustalić jego tożsamość, dochodzi do niespodziewanej katastrofy. Brytyjski okręt, na którym odbywał się właśnie uroczysty bankiet, zostaje zaatakowany. Kim cudem uchodzi z życiem z eksplozji, a zaraz potem dowiaduje się, że to właśnie on jest podejrzewany o jej wywołanie. Agent postanawia dowieść swojej niewinności, ale dokumenty, które mogą go oczyścić z zarzutów, znajdują się w sejfie w zatopionym statku. Jest tylko jeden okręt podwodny zdolny zanurzyć się na taką głębokość. Kłopot w tym, że jego kapitan rzekomo nie żyje.
Scenarzystą Nautilusa jest Matthew Mariol, a więc autor odpowiedzialny również za Drogę Miecza. Na szczęście Teatr Cieni udał mu się lepiej niż Żre Nauki, ale od razu uprzedzę, zachwycać się tym komiksem nie będę. To klasyczna przygodówka, której akcja, jak to zwykło się omawiać, nie zwalnia ani na chwilę. Pościgi, wybuchy, ucieczki, częste zmiany lokalizacji, jeżeli dacie się ponieść i nie będziecie za bardzo zastanawiać się nad tym, co właśnie przeczytaliście, to jest szansa, że miło spędzicie te kilkadziesiąt minut. Ja niestety się zastanawiałem. Zupełnie nie przeszkadzało mi na przykład to, że główny bohater Nautilusa robi rzeczy, które zabiłyby zwykłego śmiertelnika. Machnąłem ręką na to, jak słabo napisane są postacie drugoplanowe, przeszedłem do porządku dziennego nad kilkoma fabularnymi uproszczeniami. To, co psuło mi przyjemność z lektury, to różne głupotki, które można by z łatwością poprawić, ale z jakichś niezrozumiałych dla mnie przyczyn znalazły się one w ostatecznej wersji scenariusza. Doskonały przykład mamy na samym początku. Kimp rozmawia z chłopcem, któremu zlecił śledzenie pewnego człowieka. Nie uprzedzałeś mnie, że to prawdziwy węgorz. Potrzeba było 12 osób, żeby go nie zgubić po tym, jak wyszedł z hotelu. Zmiana tożsamości, mylenie tropów, manewry dla upewnienia się, że nie jest śledzony. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś wykorzystał tyle technik, chcąc zgubić ogon. Poza tobą, prawdę mówiąc. Wow! Po takiej prezentacji wyobrażałem sobie, że ten węgorz to jakiś mistrz kamuflażu, zdolny wtopić się w każde otoczenie. A okazało się, że jest nim ten wysoki biały blondyn w trzyczęściowym garniturze. Poważnie? Biały blondyn, Rosjanin w garniturze na ulicach Bombaju i potrzeba było aż 12 osób, żeby go nie zgubić? Chociaż jeżeli wszyscy byli równie inteligentni jak młody przyjaciel Kima, chłopiec przed chwilą przyznał, że człowiek, którego śledził, zna mnóstwo technik gubienia ogona i dorównuje pod tym względem Kimowi. Mimo to już w następnym zdaniu pyta. Dlaczego tak się interesujesz zwykłym dozorcą konsulatu Rosji, chyba że jest kimś więcej? 12 ludzi musiał śledzić typa, a ten chłopak ciągle ma wątpliwości, czy jest on kimś więcej niż zwykłym cieciem. Podobnych scen i dialogów jest stanowczo za dużo jak na 64-stronicowy komiks. Z drugiej strony, sceny akcji są zróżnicowane, głównego bohatera da się lubić, a dwie postacie drugoplanowe mają szansę rozwinąć się w kolejnych tomach. Rysunki są, jak na komiksowy debiut, całkiem w porządku. Powiększony format, twarda lakierowana oprawa, 64 strony, w tym posłowie i szkicownik. Wszystko to na matowej kredzie, cena okładkowa 59 zł 90 groszy, kupując u wydawcy zapłaciłem 48 zł. Przechodzimy do wydań zbiorczych. Katedra Otchłani, seria fantazy zaplanowana na 6, a może i 7 tomów. 3 z nich już się ukazały, 4 ma pojawić się w tym roku, my na razie dostaliśmy 2 pierwsze, zebrane w jednym albumie. Opowiada on o losach Sinet, wychowanej przez templariuszy Śroty oraz Piera della Vita, budowniczego, któremu odmówiono zapłaty za realizację pewnego bardzo czasochłonnego zlecenia. Ona szuka zemsty za śmierć rodziców, on chce odzyskać pieniądze należne jemu i jego załodze, jednak wiele wskazuje na to, że ich losy połączy całkiem inna misja. Jeżeli ją wypełnią, 2 rozdzielone przez tytułową otchłań królestwa ponownie się zjednoczą, a wówczas na ziemię wstąpi obiecany przez przepowiednię Mesjasz. Katedra to nieco dziwaczny miks motywów rodem z powieści historycznych z elementami fantazy. Czasami to połączenie wychodzi całkiem zgrabnie, ale niekiedy miałem wrażenie, że pewne rzeczy zostały tutaj wciśnięte na siłę. Mały przykład, w jednej ze scen dowiadujemy się, że przeprawy nad otchłanią strzegą olbrzymy. Z punktu widzenia fabuły w tej scenie mogliby pojawić się po prostu ludcy wartownicy. To, że zamiast tego dostaliśmy olbrzymów, nie wnosi nic do historii. No chyba że jest to przygotowanie gruntu pod wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych tomach. Ale jeśli tak, to można by poświęcić jeszcze jeden kadr i wyjaśnić, dlaczego przedstawiciele tej rasy zdecydowali się strzec mostu. Czy to zwykli najemnicy, czy działają na polecenie jakiegoś boga? Tego z komiksu się nie dowiadujemy. Co jeszcze mi się nie podobało? Zachowanie Piera della Vita w obliczu pewnej dotykającej go tragedii wydało mi się mało wiarygodne, jak na jej skalę. Tutaj scenarzysta z jednej strony mocno przesadził, a z drugiej wykazał się zbyt wielką wstrzemięźliwością w pokazywaniu emocji tej postaci. Jeszcze jedna rzecz. Ktoś ewidentnie uznał, że Sinet nie jest wystarczająco ciekawą postacią i żeby utrzymać zainteresowanie czytelnika jej losami, trzeba co jakiś czas zrobić ujęcie jej dekoldu i pośladków. Myślicie, że to pełna zbroja? Nic bardziej mylnego. Tak na marginesie, spójrzcie na te miecze. Duże, co? W jednej ze scen nasza bohaterka musi niepostrzeżenie dostać się do pewnej fortecy. Misja wymaga tego, żeby poruszała się bezgłośnie, wydawała się niewidzialna. I wiecie co? Ona zabiera to żelazwo ze sobą.
Zastanówcie się nad tym, idziecie na włam, a na plecach targacie dwa ogromne miecze. Szkoda, że jeszcze nie założyła zbroi i hełmu. Dwa zdania o ilustracjach. Sebastian Grenier to artysta pracujący w technice koloru bezpośredniego i podobno namalował każdy z tych kadrów jako osobny obraz. W większości przypadków wyglądają one bardzo dobrze, ale nie raz i nie dwa zastanawiałem się, gdzie ja już widziałem podobną scenę. Mimo tych wszystkich uwag, Katedra to pierwsze od dłuższego czasu komiksowy fantasy, któremu udało się mnie zainteresować. Ma całkiem niezły klimat, kilka udanych scen, jeden czy dwa ciekawe zwroty akcji. Fabuła pomału, ale konsekwentnie posuwa się do przodu i widać, że scenarzysta wie, o czym chce nam opowiedzieć. Nie jest to tytuł pozbawiony wad, ale mimo wszystko nieźle się przy nim bawiłem i dlatego chętnie poznam ciąg dalszy. Przekład? Zgadnijcie. Ponownie Jakub Syty, album jest nieco węższy od poprzednich tytułów, 112 stron, komiks dostajemy w wersji standardowej i limitowanej. Cena okładkowa 89,99 zł lub 72 zł na stronie wydawcy. Było kiepsko, było średnio, a teraz przechodzimy do rzeczy naprawdę fajnych. A skoro o nich mowa, to mam prośbę. Jeżeli spodoba się wam ten odcinek, dajcie łapkę w górę. To oczywiście nie będzie oznaczało, że zgadzacie się ze wszystkim, co mówię. Pokażę mi jedynie, czy dobrze bawiliście się w trakcie oglądania tego filmu. Z góry dziękuję i wracam do komiksów. Jim Hawkins, czyli komiksowa adaptacja Wyspy Skarbów, klasycznej powieści przygodowej Roberta Louisa Stevensona. W tej wersji książkowi bohaterowie zostali przedstawieni jako zwierzęta, co nie tylko spodobało mi się wizualnie, ale też w pewnym stopniu zmieniło moje wyobrażenia o niektórych postaciach. 15-letni Jim wiedzie spokojne, żeby nie powiedzieć nudne życie. Chłopiec, przepraszam, lwiątko, zaczytuje się w historiach o piratach i marzy o wyruszeniu na morze w poszukiwanie przygód. Tymczasem jednak pomaga swojej matce w prowadzeniu obręży pod admirałem Benbowem. Wynajmuje w niej pokój niejaki kapitan Bill Bones, stary mróz z jednym kłem, który spędza czas na pijaństwie, opowiadaniu historii i samotnych spacerach po plaży. Obserwując go, Jim dochodzi do wniosku, że gość na kogoś czeka, albo raczej, że kogoś się obawia. Pewnego dnia gospodę odwiedza dawny znajomy Bonesa i nie jest to przyjacielska wizyta. Kapitan zostaje ranny, ale napastnik musi ratować się ucieczką. Wkrótce jednak do obręży przybywają jego kompani, szukający pewnej mapy. Wyspę Skarbów czytałem dawno temu i nie wspominam tej lektury najmilej. Spodziewałem się, że Jim Hawkins wykorzysta jedynie niektóre motywy z oryginału, ale opowie swoją własną wersję tej historii. I pierwsze zaskoczenie, o ile mogę stwierdzić, to dosyć wierna adaptacja książkowego pierwowzoru. Zaskoczenie numer dwa? Mimo to bardzo dobrze się przy tym albumie bawiłem. Historia jest opowiadana obrazem i poprzez dialogi. Opisy, stylizowane na wspomnienia Jima, nie pojawiają się za często, dzięki czemu miałem nieco więcej swobody w wyobrażaniu sobie, o czym chłopak, znaczy się lwiątko, w danym momencie myślało i co czuło. No właśnie, wróćmy do zwierząt. Jeżeli chodzi o samą historię, to zastosowanie tego zabiegu nie ma dużego znaczenia, ale tak jak już wspomniałem, dzięki niemu inaczej spojrzałem na niektóre postacie. Na przykład, chłopca z książki nie polubiłem. Jego przemiana z naiwnego dzieciaka w odważnego młodego mężczyznę nie wydawała mi się wiarygodna. Tutaj od samego początku widzę przyszłego lwa, więc już podświadomie przypisuję temu bohaterowi cechy tradycyjnie związane z tym zwierzęciem, a w konsekwencji decyzje, które później podejmuje, wydają mi się jak najbardziej zgodne z jego charakterem. Inny przykład, długi John Silver, najciekawsza postać w książce, w swoim założeniu nieco dwuznaczna, tylko że nigdy nie potrafiłem wyobrazić jej sobie jako bohatera, którego ktokolwiek miałby się obawiać. W komiksie mamy długiego Konga Silvera. O, jaki sympatyczny goryl, umie gotować, zna wiele historii, bach! Wystarczy chwila i już widać, że lepiej z nim nie zadzierać. Nawet bez nogi ta góra mięśni budzi respekt samym swoim wyglądem. Opowiadając o pracach nad tym albumem, autor przyznał, że dosyć szybko dokonał wyboru gatunków przypisanych konkretnym postaciom. Nawet jeżeli nie poświęcił temu przesadnie dużo czasu, to dla mnie każda decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Tradycyjnie parę zdań o ilustracjach. Warstra rozpoczyna od szkicu, na który nakłada tusz. Natomiast efekty, które tutaj widzicie, uzyskuje przy pomocy lawowania akwarelowego. Internet wytłumaczył mi, że ta technika polega na mocnym rozcieńczaniu farby wodą, co powoduje powstawanie plam o różnym odcieniu. Jej minusem jest to, że najlepiej sprawdza się przy wykorzystaniu tylko jednego koloru. Warstra sobie z tym poradził. Malując, używał wyłącznie sepi lub szarości, a potem skanował planszę i dodawał kolor cyfrowo. Przy czym od drugiego tomu za ten etap odpowiadała Melanie Pop. Przekład, ponownie Jakub Syty. Powiększony format, twarda lakierowana oprawa, matowa kreda, 172 strony. Do wyboru mamy wersję standardową
i limitowaną. Cena okładkowa 120 zł, cena na stronie wydawcy 96 zł. Najlepszą historię zostawiłem sobie na koniec. Horacio di Alba. Album zbiera trzy części tej zakończonej już serii, której akcja dzieje się w XVI wieku w fikcyjnej republice gdzieś w północnych Włoszech. W tym państwie nie funkcjonują sądy, w naszym rozumieniu tego słowa. Wszystkie spory są rozstrzygane w drodze pojedynków. Przy czym sami zainteresowani nie biorą w nich udziału, reprezentują ich specjalnie wyszkoleni pojedynkowicze, wywodzący się z jednej z dwóch akademii. Ten ustrój ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Do tych drugich zalicza się senator Rembrandt, któremu udaje się zgromadzić większość konieczną do zmiany prawa. Oznaczałoby to koniec dla obu akademii, a to sprawia, że ich rektorzy postanawiają połączyć siły, aby wyeliminować zagrożenie. Żaden ze spiskowców nie domyśla się, że podejmowane przez nich działania idealnie wpisują się w większy plan mający na celu zniszczenie całej republiki. W tym albumie znalazłem wszystko to, czego szukam w komiksach, które kupuję z myślą o niezobowiązującej rozrywce. Fabuła wciągnęła mnie od samego początku, postacie, nawet te drugoplanowe, wydały mi się interesujące, a tempo, w jakim rozgrywa się akcja, ani nie przytłaczało, ani nie wywoływało uczucia znużenia. To bardzo dobrze napisany, bardzo dobrze rozrysowany komiks, ma jedną wadę, jest za krótki. Tutaj przydałby się jeszcze jeden tom, jeszcze kilka scen pojedynków, jeszcze trochę więcej politycznego knucia. Nie obraziłbym się też za parę dodatkowych stron w finale, które mocniej podkreśliłyby sytuację, w jakiej znaleźli się bohaterowie. Tak czy inaczej, jest bardzo, bardzo dobrze, zwłaszcza jak na debiut. Zarówno scenarzysta Jerome Le Gris, jak i rysownik Nicolas Sinner właśnie tym tytułem rozpoczęli swoją przygodę z komiksem. Ten pierwszy zajmował się wcześniej pisaniem scenariuszy i reżyserowaniem filmów. Żaden z nich nie ma przesadnie wysokich ocen, ale myślę, że doświadczenie zdobyte przy ich tworzeniu pomogło w pracy nad tym komiksem. W Polsce można kupić jeszcze jedną serię tego scenarzysty, Wężowego Boga. Jest tylko mały problem. Wydał ją Amber. Wiecie co? Horacio tak bardzo mi się spodobał, że kupię. Będę też wyczekiwał na kolejny cykl tych autorów, ma on opowiadać o młodym łowcy wampirów szukającym zemsty za śmierć swojego ojca. Przekład: Jakub, maszyna do tłumaczeń, syty. Uwaga, standardowy format, tak jak w przypadku walijskim. Cała reszta bez zmian, 184 strony, cena okładkowa 99 zł 99 groszy, cena na stronie wydawcy 80 zł. To był tytuł, który z tego zestawu spodobał mi się najbardziej, ale zaraz za nim postawiłbym Jima Hawkinsa. Przy tych komiksach spędziłem czas najmilej, mogę więc powiedzieć, że dostałem dokładnie to, czego się po nich spodziewałem. A nawet więcej, bo ilustracje stworzone na potrzeby tej adaptacji Wyspy Skarbów bardzo przypadły mi do gustu. Jeżeli chodzi o szatę graficzną, to z tego zestawu właśnie ten album zajmuje u mnie pierwsze miejsce. Do udanego zakupu zaliczyłbym również Katedrę Otchłani. Nie wszystko mi się w tym tytule podoba, ale jestem nim zaintrygowany na tyle, żeby bez specjalnych rozterek kupić kolejny tom. A co z pozostałą dwójką? Drugim tomem Drogi Miecza jestem strasznie rozczarowany. Trzeci kupię tylko dlatego, że początek tego cyklu bardzo mi się spodobał i mam nadzieję, że finał mu dorówna. Natomiast mam problem z Nautilusem. Tom pierwszy jest... słaby to byłoby za mocne określenie, ale... to chyba seria dla młodszego czytelnika. Tak sobie myślę, że jeżeli ostatni tom Drogi Miecza zatrze złe wrażenie, jakie zrobił na mnie Żar Nauki, to kupię też kolejną część Nautilusa. W innym przypadku dam sobie spokój z komiksami pisanymi przez tego scenarzystę. Podsumowując, Droga Miecza Żar Nauki, jak dla mnie katastrofa. Nautilus? Myślę, że gdybym miał 13 lat, bawiłbym się zdecydowanie lepiej. Katedra Otchłani? Zainteresowała mnie pomimo pewnych słabości scenariusza, a Jim Hawkins oczarował ilustracjami i sprawił, że całkiem inaczej spojrzałem na Wyspę Skarbów. Natomiast Horacio di Alba wciągnął mnie od pierwszej do ostatniej strony i pozostawił z uczuciem dobrze spędzonego czasu. Jeżeli przeczytaliście któryś z tych tytułów, koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Mam nadzieję, że zajrzycie tutaj przy okazji kolejnego odcinka. Do usłyszenia, cześć!